tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak poradziliście sobie Państwo z walką, z zanieczyszczeniem powietrza, z tak zwanym smogiem. W jaki sposób gmina działa przeciw smogowi? Kowary to jedno z najbiedniejszych miast powiatu karkonoskiego. To jest miasto, które ma jeden z najniższych wskaźników G. Nie oznacza to jednak, że nie walczymy ze smogiem i z jakością powietrza. Tak, jak najbardziej. Prowadzimy bardzo dużo działań skierowanych na likwidację zanieczyszczeń powstających w gospodarstwach domowych. Jednym z takich działań jest na przykład dotacja do likwidacji źródeł ciepła, tych, które dają bardzo dużą emisję dwutlenku węgla, tych, które są zanieczyszczają. Mamy opracowaną uchwałę Rady Miasta, która mówi, że każde gospodarstwo domowe, które chce zmienić na swoje ogrzewanie na piec piątej generacji i wyższej, może taką dopłatę, taką dotację dostać. Ta dotacja może nie jest duża, ale w przypadku pojedynczych gospodarstw jest ona znaczna, wynosi 4000 zł. Jest to najprostszy wniosek, jaki jest możliwy do zrealizowania, bo jest na jedną stronę, co jest niesamowicie ważne. Pomagamy go napisać i realizacja polega na tym, że przed inwestycją robimy zdjęcia, sprawdzamy jaki piec był. Po inwestycji ten piec już zły musi zostać zutylizowany, czyli przekazany na przykład na skup złomu. Jest do tego dokument. Potwierdzamy, czy zamontowany piec jest minimum piątej generacji i wypłacamy następnego dnia dotację. Mieszkańcy są z tego zadowoleni. Świadczy o tym na przykład, że co roku dajemy po kilkanaście takich dotacji. Trwa to już 3 lata, a w tej chwili jest 4 rok i w tym roku, o dziwo, mamy praktycznie już końcówkę, już mamy kilkanaście wniosków złożonych, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to już jest kilkadziesiąt zlikwidowanych miejsc, gdzie te piece powstawały. Największym problemem, który jest przy tej realizacji, jest zrealizowanie do końca lipca piecy w budynkach zeskowych. Ma z tym problem, wiem, że cała Polska, bo dyskutujemy z wójtami i burmistrzami. Dlaczego? Dlatego, że na ogół te piece niższej kategorii są u ludzi, którzy w ogóle nie płacą czynszu. Nie płacą za nic, są cały czas na utrzymaniu miasta, a my mamy im zrealizować inwestycje za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oni i tak z niej nie będą korzystać. Bo oni twierdzą, że oni i tak wstawią sobie kozę i będą w niej spalać to, co będą chcieli, a my mamy z tym ogromny problem. No i to od razu nasuwa mi się takie pytanie, czy pomijając ten fakt, o którym teraz Pani wspomniała, dużym problemem dla Was jest świadomość mieszkańców do tego, że trzeba walczyć z zanieczyszczeniem środowiska, czy przekonywanie ich do tego jest kłopotliwe, czy to raczej już jest na takim etapie, że ci mieszkańcy sami się do Was zgłaszają, żeby to zrobić? Z edukacją ekologiczną i z walką ze smogiem wchodzimy od przedszkolaka. W związku z tym te malutkie dzieci są bardzo mocno uświadomione. W szkołach również taką edukację prowadzimy. W szkole my jako jedna z nielicznych gmin prowadzimy szkołę średnią, czyli branżówkę ZSO i liceum. Wśród seniorów jest ta świadomość, wśród tej kadry pracującej zawsze była świadomość i jest. Liczne programy edukacyjne, które są przez nas organizowane, są świetnymi programami. Ludzie dużo wiedzą, ale wiedzą ci, którzy chcą. Dotrzeć do tych, którzy to powinni robić, jest bardzo trudne i o tym trzeba jasno i wyraźnie mówić. My stosujemy zasadę niewiernego Tomasza.
Czyli z Jeleniej Góry zapraszamy Straż Miejską. Ona dronuje kominy, robi z tego nagrania. No i wtedy idą po prostu kary, bo w wielu wypadkach nie da rady inaczej. Duża część mieszkańców super sobie poradziła z tematem. Z wiedzą, z informacją, przecież mamy co chwilę, realizowaliśmy ogromny program Zielono-Niebieskie Kowary, gdzie były duże nasadzenia drzew po to, żeby to powietrze było inne, to powietrze było dobre dla mieszkańców. Robiliśmy ujęcia dodatkowe, mikroklimaty, bo przecież kupiliśmy 340 zbiorników na wodę. To jest chyba w skali Polski jedyne takie miasto, które nieodpłatnie przekazało mieszkańcom zbiorniki i ogrody deszczowe, po to, żeby wytworzyć mikroklimat, żeby ludziom się lżej oddychało. No niestety kopciuchów trochę jeszcze jest i to jest generalnie bardzo duży problem. A ta edukacja, tam gdzie ona miała trafić, ona trafiła. Natomiast faktem jest, że część społeczeństwa po prostu nie chce się edukować i nie chce korzystać nawet z dopłat, które robimy. No po prostu taka jest. A też jeszcze zapytam o taki fakt. Jesteśmy w miejscu bardzo turystycznym. Czy ta rzecz, czyli zanieczyszczenie środowiska, jest tutaj na tyle szerokim problemem, że to w jakikolwiek sposób może wpłynąć na turystykę w miejscowości lub w naszej okolicy? Tak, bezwzględnie tak. Na ratuszu zamontowane jest urządzenie do pomiaru tych wszystkich zanieczyszczeń. Pokazujemy to na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, jak się włącza stronę internetową, stronę Urzędu Miasta, pojawia się czytnik, jakie zanieczyszczenie jest, jakie jest powietrze. Problem pojawia się zimą. W tej chwili troszeczkę odczuwam go mniejszym problemem, ale zimą był duży problem, szczególnie po stwierdzeniu jednego z ważnych polityków, że możecie palić wszystkim. W tych kominach pojawiały się różne rzeczy. Zresztą to było przyczyną wielu pożarów, to było przyczyną wyłączenia ogrzewania w wielu budynkach. Natomiast na dzisiaj o tyle jest fajnie, że no troszeczkę mniej jest tego palenia plastików, ta świadomość jest większa. Niemniej jednak turyści zwracają uwagę na czystość powietrza. I jeżeli pokazuje się czerwony listek, to już ewidentnie nie ma ludzi na terenie. Miasto Kowary jest dość specyficznym miastem. Wszystkie jednostki organizacyjne mają zastosowane fotowoltaikę, czyli wspomagają zużycie energii elektrycznej w swoich obiektach. Szkoły, Miejska Służba Ratownicza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury. Oprócz tego prowadzimy drugie bardzo istotne działanie, termomodernizację we wszystkich obiektach użyteczności. Urząd jest już w całości zrobiony, wymiana ogrzewania na gazowe, wymiana wszystkich okien, docieplenie. Teraz takie dwa duże przedsięwzięcia będziemy realizować, to jest szkoła numer 1 i ZSO, ogromne szkoły i tam bardzo duży proces modernizacyjny, ten termomodernizacyjny będzie. I trzeba powiedzieć, że w poprzedniej kadencji wymieniliśmy we wszystkich jednostkach organizacyjnych piece węglowe na inne źródło ciepła, a w tej chwili z TBS-em budujemy budynki na Wichrowej Równi, gdzie będą pompy ciepła, solary, czyli to działalność na rzecz środowiska bardzo mocno w mieście jest realizowane. Oprócz tego całe oświetlenie już jest LED-owe i mamy bardzo dużo punktów solarowych, bo mamy ładowarki słoneczne, mamy bardzo dużo punktów oświetleniowych, też słonecznych, także no, tak bardzo mocno wzięliśmy się za to.
To jest bardzo ważne, bo w tej chwili ta ekologia to nie tylko, prawda, wymiana pieców, ale też próbowanie pozyskiwać energii z tych wszystkich źródeł innych niż dotychczas nam znane i już takich, które po prostu nam jest łatwo gdzieś przyswoić. A mieszkańcy jak na to reagują? Korzystają z tego? Tak, bardzo pozytywnie. Tak, tak, tak. Mieszkańcy w ogóle, no ja jako burmistrz, teraz jestem burmistrzem, ale 7 lat temu montowałam ogromną farmę fotowoltaiczną na swoim dachu. Wszyscy się przyglądali, bo to była jedna z dużych takich przedsięwzięć. Nie byłam jeszcze burmistrzem wtedy, ale doszłam do wniosku, że musimy w tym kierunku działać. Dzisiaj jestem zachwyconą posiadaczką takiej farmy fotowoltaicznej, która praktycznie w 80% zabezpiecza mi potrzeby mojego domu. Także no myślę, że każdy jak troszeczkę przyłoży. Co prawda ludzie w tej chwili mówią, że mało korzystne są te formy odzyskiwania energii wytworzonej przez słońce, a koszt inwestycji jest dość duży, ale mam nadzieję, że to się zmieni.